Dobra, szalone pomysły, tak myślę, zwykle wynikają z jakiejś potrzeby. To po pierwsze, a wynalazca, który widzi coś, czego inni nie dostrzegają, znajduje na to jakieś rozwiązanie. I taka przedsiębiorczość nastawiona na rozwiązywanie problemu, nie generowanie kolejnych, niepotrzebnych w trakcie tego procesu, jest to w sumie klucz do sukcesu. I często wystarczy, że będziesz sam konsekwentnie wierzył w swoje pomysły. To po prostu znajdziesz ludzi, których tym zarazisz i oni sami siebie zaskoczą, jak potrafią być efektywni w rozwiązywaniu problemów. Tak to po prostu działa. Zespół skoczy za tobą w przepaść, bo wierzą w twój pomysł, a nie w to, ile masz kasy na koncie. I tu mogę przytoczyć przykład. Założycielowi Lego, Kirk Christiansen, mam nadzieję, że to się tak czyta, 2 razy spłonęła fabryka przez spięcie elektryczne. Miał 40 pracowników, którzy praktycznie razem z nim odbudowali swoje miejsce pracy, bo wierzyli w pomysł robienia najwyższej jakości plastikowych odlewów klocków na świecie. I tak się stało, że właśnie dzięki firmie Lego mamy tak dobrze opracowaną technologię masowej produkcji plastiku z odlewów. Na tym polega właśnie bycie przywódcą, jeżeli zwykły szef